centralny. Dzień dobry, Mariusz Dudek. Dzisiaj jesteśmy po ciężkiej nocy, po przymrozkach. U mnie stacja odnotowała minus 2 stopnie. Na zawiązkach już widzimy efekty przemrożenia. Jak weźmiemy zawiązek, przetniemy, widać, że komora nasienna jest brązowa. Czy to zregeneruje? Ciężko powiedzieć, czy to coś da. Jesteśmy po zabiegu regeneracyjnym. Wykonaliśmy go, jak tylko temperatura osiągnęła 9 stopni, to zaczęliśmy, kończyliśmy go około godziny 15. 7-8 dni temu jeszcze mieliśmy tutaj duże opady, razem z opadami poszedł grad, więc jesteśmy naprawdę po ciężkim okresie. Jeżeli to się nie zregeneruje, ogólnie tniemy zawiązki, około 90% zawiązków jest brązowych w środku. Jeżeli się to nie zregeneruje, więc plon będzie tylko 10%. Mam nadzieję, że te zabiegi chemiczne, które wykonaliśmy zaraz po przymrozku i które jeszcze będziemy wykonywać, dadzą nam skuteczność w granicach 50%, więc jakiś plon powinniśmy osiągnąć. Jaki okaże się dopiero za 10-14 dni. Wykonywałem zabieg gibeleryną, ale regalisem będę poprawiał za około 2-3 dni. Bo podobno regalis też ma jakiś korzystny wpływ, tak, na przymrozki. Ma korzystny wpływ. Różne szkoły. Można najpierw zastosować regalis, później gibelerynę. Można zastosować gibelerynę, później regalis i poprawić znowu gibeleryną. Ja po sezonie 2017 widzę pozytywny wpływ, jak się stosuje najpierw gibelerynę, później regalis i ponownie gibelerynę. Regalisem robiłem około 10 dni temu. Okej, teraz poszła gibeleryna, tak? Teraz poszła gibeleryna. Za 3 dni będziemy poprawiali regalisem. Damy pół kilo tylko i wyłącznie po to, żeby przykleić zawiązki i dodatkowo jeszcze, żeby zregenerować. I później po regalisie, jeżeli będziemy widzieć, że jest poprawa, damy ponownie gibelerynę, z tego względu, że tak, mamy już zawiązki, to nie jest okres kwitnienia, mamy zawiązki, więc ordzawienia na pewno będą, więc ta gibeleryna jest jak najbardziej wskazana, jak dla mnie to jest w pierwszej kolejności, żeby nie było lizaków, ordzawień pomrozowych. Jak widzimy, skórka z zawiązka delikatnie schodzi, odkleiła się. Ogólnie tutaj kwiatów centralnych to zobacz, że nie ma. To co było, wszystko spadło, zostały tylko boczne. Ale królewskie spadły z przyczyny przymrozku? Tak, z tych wcześniejszych, co były w kwietniu. Ze względu na anomalie pogodowe mamy takie zjawisko na młodych, świeżych liściach. Mamy przebarwienia. Są to przebarwienia przez niedobory składników, które są ciężko pobierane przez roślinę. Po okresie, jak ta pogoda już się nam uspokoi, trzeba zacząć intensywnie odżywiać magnezem, azotem, żeby zwiększyć asymilację w roślinie, fotosyntezę, oraz jeszcze trzeba dodać fosfor i cynk na podział komórkowy. Dodatkowo odżywi nam to roślinę, ale i jeszcze wzmocni podział komórkowy, który będzie potrzebny do regeneracji zawiązków. Prognozowane na piątek mamy opady deszczu. Opady deszczu stacja mi pokazuje, że jeżeli wystąpią, dojdzie znowu do wysiewów parcha. Może dojść do infekcji, ale te infekcje, jak na razie z tego co są prognozowane, to nie są, mają nie być istotne, mają być od słabej do średniej infekcji. Ja zabezpieczyłem sad, który jest pod końcem kwitnienia, fabanem i można go stosować w niższych temperaturach. Inne sady, tak jak tutaj tego Prince'a, który już jest praktycznie po kwitnieniu, kwitną już nieliczne kwiatki. Ja, będąc w programie Zero Pozostałości, stosuję na zabezpieczenie produkt miedziowy Sergomil, bo jest to jedyny produkt, który został mi do zabezpieczenia jabłoni przed parchem. Cały czas widać jeszcze jakieś objawy mączniaka. Są to śladowe ilości z tego względu, że wykonywaliśmy dużo zabiegów siarką.
Po siarce wykonaliśmy zabieg serkadisem. Po serkadisie również widzimy pozytywne skutki, bo na młodych przyrostach nie widzimy objawów mączniaka nowych.